Cześć dziewczyny, witam Was w kolejnym moim filmiku na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić sobie makijaż do kawy z użyciem jednej marki, kosmetyki marki Eveline Cosmetics, które widziałyście gdzieś tam w moim unboxingu na moim kanale. Ten makijaż wykonałam w zupełności kosmetykami marki Eveline, także jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonać taki lekki glow makijaż, to zapraszam do oglądania. Weźcie sobie kawkę, jakieś ciasteczko, cokolwiek tam chcecie. I oglądajcie. Widziałyście ostatnio na moim kanale, pokazałam Wam ogromną, dużą paczkę od marki Eveline. I dzisiaj tak pomyślałam, że przy takim makijażu do kawy, tutaj mam kawę, zrobimy sobie makijaż i przetestujemy trochę nowości właśnie od marki Eveline. Także postanowiłam zrobić dzisiaj makijaż z kilkoma produktami, których najbardziej jestem ciekawa. A osobno jeszcze gdzieś tam inne będą się pojawiać. Po pierwsze, na pewno dzisiaj chciałam spróbować ten podkład Eveline Liquid Control z tej racji, że moja opalenizna po samoopalaczu już troszeczkę zeszła i w tym momencie będzie fajnie dopasowany ten odcień, także to na pewno będę chciała dzisiaj przetestować. Mam też tutaj dwie bazy. Mam bazę matującą i bazę rozświetlającą, wygładzającą, która gdzieś tutaj teraz wylądowała, aczkolwiek na pewno nie będę ich w tym momencie używać, bo chciałam sprawdzić ten podkład, jak on się sprawdza na mojej sprawdzonej bazie, a później innym razem po prostu przetestuję matującą bazę z podkładem, który znam i który lubię, także myślę, że to będzie takie w miarę fajne porównanie, także tutaj te dwie bazy na razie na tą chwilę lądują do pudełka i zobaczymy je w akcji później. Na pewno dzisiaj też będę chciała użyć tych dwóch takich rozświetlaczy w kremie, mamy tu odcień Gold i Light All in One i będę chciała sobie delikatnie, ładnie rozświetlić ramiona, kości tutaj, obojczyki i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Na pewno nie będę raczej tego nakładać na twarz, ale zobaczymy. Wszystko może wyjść w trakcie. Użyję dzisiaj też korektora marki Eveline właśnie Art Scenic i ja tutaj już mam swój, czyli ten cały w opakowaniu leci do pudełka. Ten bardzo często po niego sięgam. Ostatnio też go kupiłam. Dalej chciałam też przetestować bazę pod cienie z tej racji, że chciałam dzisiaj zmalować coś delikatnego, przydymionego właśnie z tą paletką Burn, także dzisiaj to duo też przetestujemy. Bazę pod pomadkę zostawię sobie do całkiem osobnego filmiku, żeby zrobić takie totalne porównanie, więc to sobie na razie na dzień dzisiejszy odpuszczę. Myślę, że też sięgnę po to trio do konturowania. Ma dosyć takie fajne, neutralne odcienie. Nie jest to mocno napigmentowane. Z racji takiej, że już ten opalacz, samoopalacz mi zszedł. No i utrwalę wszystko mgiełką właśnie z Eveline. Mam tutaj dwie paletki do brwi, ale podejrzewam, że będę chciała użyć swojej sprawdzonej kredki bądź też pomady. I na sam koniec jako makijaż ust nałożę sobie jeden odcień z tych pomadek Oh My Lips. Natomiast osobne swatche i wszystkie swatche i prezentacja tych wszystkich odcieni na pewno będzie na osobnym filmie, a dzisiaj sobie po prostu wybiorę jeden odcień. Także dobra, słuchajcie, ja Wam już wspominałam, że moje włosy będą szykuję do diametralnej zmiany, także u mnie włosy na dzień dzisiejszy nie wyglądają może za rewelacyjnie, jeżeli chodzi o odrost, ale to się da przeboleć, także dobra, zaczynam. Jestem już tak wyletniona troszeczkę, bo jest dosyć ciepło na dworze. Zanim przejdę do makijażu, nawilżę sobie usta, żeby one były dobrze nawilżone właśnie przed nałożeniem tych matowych pomadek i tutaj mam właśnie dwie takie fajne wazelinki marki Eveline, mango i granat. Użyjemy dzisiaj mango, także pierwsze moje, powiem Wam, że pierwszy raz sięgnęłam znowuż po te wszystkie kosmetyki i dopiero teraz zaczynam je używać. Zwykła taka wykręcana pomadka jest w ogóle chyba jakoś tak niedobrze wygląda, tak mi się wydaje, coś tutaj w lusterku widzę, także nawilżamy. Bardzo ładnie pachnie. No jest faktycznie taka jak wazelinka, taka bardzo, bardzo ładnie nawilża, wydaje mi się, ale czuć ten posmak taki gdzieś tej wazeliny, wiecie o co chodzi. Dobra, przechodzimy do makijażu. Moja twarz już jest dzisiaj oczyszczona, ładnie wymyta i tak dalej, także biorę się już za bazę, żeby nie przedłużać. Makijaż na pewno nie będzie za ciężki, za mocny, więc dzisiaj postawię
na nakładanie podkładu makijażu w takiej kolejności, co zazwyczaj, czyli najpierw, to znaczy co zazwyczaj, wtedy kiedy wykonuję taki lekki makijaż, czyli najpierw twarz, a na końcu oczy. Więc dobra, i lecimy z bazą z Inglota, tak jak mówię, dzisiaj do tego podkładu użyję bazy, która mi się sprawdza, której jestem pewna i która, po której wiem, czego mogę się właśnie spodziewać. Bo powiem Wam, że byłam bardzo ciekawa tego podkładu. Nie wiem, czy Wyście go używały, ale no zobaczymy. Dobra, ja tą bazę nałożyłam sobie na całą twarz, rozprowadziłam po całej twarzy. Brwi ostatnio miałam henne robione, więc nawet nie wygląda to źle. I wstrząsnę sobie tutaj na samym początku. I tak, jeżeli chodzi o aplikację tego podkładu, to prawą stronę będę nakładać gąbką, a lewą moją pędzlem. I mamy tutaj podkład Liquid Control HD. Wszystkim pewnie znane, dziewczyny, myślę, że tak. I mój odcień to jest light beige. Ogólnie przez internet bardzo ciężko dobrać odcień podkładu, wiadomo. Ale tak mi się wydawało, że ta dziesiątka light beige była tak najbardziej neutralna i nie wpadała w takie różowe tony. Jak tak oglądałam, naglądałam się swatchy, naglądałam się filmików, właśnie to wydało mi się, że ta dziesiątka będzie kolorystycznie dla mnie najlepsza. No i dobra, tutaj oczywiście w tyle tej buteleczki mamy zapewnienia producenta, że jest to innowacyjny podkład nowej generacji, dzięki płynnej, nietłustej i niezwykle lekkiej konsystencji zapewnia maksymalnie naturalny efekt drugiej skóry, utrzymuje się do 24 godzin i taki też mat utrzymuje, to ciężko mi w to uwierzyć, bo jeszcze nie miałam nigdy podkładu, którym w ogóle makijażu, żebym trzymała 24 godziny. No dobra, tutaj też mamy napisane, że wyrównuje idealnie kolory, zapewniając rezultat udoskonalonej cery, tak zwanej baby face effect. Aplikowane pipetką, satynowa formuła pozwala precyzyjnie kontrolować stopień krycia. Dobra, nie ukrywam, że dzisiaj zależy mi na tym, żeby ten makijaż był jak najbardziej naturalny, z tej racji, że dzisiaj jest ciepło na dworze. Także ja sobie tutaj wstrząsnę, odkręcamy i mamy tu oczywiście też taką dużą pipetkę, jak w przypadku podkładu z Hean, czy też w przypadku podkładu z Catrice. Dobra, ja na początek wyleję sobie odrobinkę tu na dłoń. Bardzo fajny taki płynny podkład i wydaje mi się, że z bólem serca niestety do mojej nieopalonej twarzy dzisiaj ten odcień będzie fajny. Zawsze to lepiej nałożyć za jasny i przybrązowić bronzerem, niż użyć za ciemny. Więc dobra, on się delikatnie rozpływa, nie leje się jakoś mega mocno, także dobra, ja na początek może zostawię sobie, rozprowadzę tutaj na dłoni go, żeby zobaczyć. Faktycznie krycie ma ok. I tak, na jedną stronę twarzy, w ogóle to trzeba uważać z tym, bo wiecie, jak to jest z tymi pipetkami, jak się już kidnie Wam na ciucha, to powiem Wam, że później jest ciężko. No dobra, nałożyłam sobie taką odrobinkę. Prawą stronę mojej twarzy rozprowadzać będę gąbką. Także aplikuję tutaj ten podkład gąbką, ale podejrzewam, że dużo pigmentu też mi się zje. Podkład raz, dwa się rozprowadził, to znaczy rozprowadził, spora część też poszła w gąbkę, więc tutaj za specjalnie krycia nie widzę, więc podejrzewam, że będzie trzeba go przy tej metodzie, jaką teraz tu nakładałam, sporo nakładać. Ale widzę, że faktycznie nawet przy użyciu gąbki to krycie można budować, aczkolwiek on troszeczkę widzę, że ciemnieje, bo tu sobie rozprowadziłam resztkę na szyję i widzę, że on faktycznie trochę ciemnieje. Ale powiem Wam, że takie pierwsze wrażenie, jakie mam, no to mi się bardzo podoba ten efekt, bo faktycznie stopił się, no, jak druga skóra. Jakieś tam lekkie zaczerwienienia faktycznie zostały przykryte, ale trochę się chyba trzeba namachać, żeby to krycie zrobić na tyle dobre i tyle zadowalające, że tą gąbką się trzeba namachać. I tak wydaje mi się, że tak, ja nałożyłam sobie już na tą moją prawą stronę twarzy, może się troszkę przybliżę, na moją prawą stronę twarzy nałożyłam sobie właśnie ten podkład i tak, nie jest źle, ale to nie jest też takie krycie mega fajne i zadowalające, jakie bym chciała, więc podejrzewam, że tutaj będę musiała sobie jeszcze troszeczkę dołożyć, ale najpierw przejdę sobie do tej drugiej mojej strony twarzy i zobaczymy, czy przy tej ilości podkładu, co tutaj nakładałam, czy to krycie będzie lepsze przy użyciu właśnie podkładu, więc ja sobie wylewam na dłoń, nie chcę się ufajdać, nie chcę się pokidać, więc tak mi będzie chyba najlepiej.
Widzę, że on delikatnie oksyduje. No ale okej. Dobra, biorę pędzelek Hulu P12 i wklepuję pędzlem podkład i wydaje mi się, że pędzlem już widzę, że jest znacznie lepiej. Sama powiem Wam, dziewczyny, że nie wiem, co sądzić o tej metodzie aplikacji, czyli tej pipety, bo wydaje mi się, że ja mam nieprzyjemne doświadczenia z takimi podkładami w tej pipetce, bo tyle razy, co mi się wylało, ubrudziło, no to tylko ja wiem. Ale dobra, widzę, że krycie jest znacznie lepsze przy użyciu pędzla i to już taka jedna właśnie niewielka warstwa. Mam nadzieję, że to widać. No, dużo bardziej mi się podoba efekt krycia właśnie przy użyciu pędzla, ale tak czy tak nie wygląda to ani źle z tej strony, ani źle z tej. Też jak nakładam pędzlem, też to nie wygląda ciężko, nie wygląda źle. No dobra, efekt jest zadowalający. Mi się ten efekt podoba. Faktycznie jak tak przybliżyłam się tutaj do lusterka i patrzę się w lusterko, to faktycznie kompletnie nie widać tego podkładu. Kompletnie. On jest praktycznie niewidoczny. Bardzo ładnie scalił. Daje na twarzy efekt takiego nietotalnego matu. To znaczy, że on jest niby matowy, ale taki jakby bardziej pudrowy. Jest taki, no, treściwy. Nie wiem, czy Wy w ogóle wiecie, o co mi chodzi, ale dobra. Spróbuję sobie delikatnie jeszcze dołożyć tego podkładu raczej tutaj na te moje poliki i rozprowadzić go gąbką. Także dziewczyny, muszę Wam powiedzieć, że póki co, no widzicie, nie wiem ile tego podkładu tu jest w środku, bo jeszcze sobie troszkę dołożyłam tu gąbką. I tu też sobie doklepię gąbką, już w tym momencie, ale tak jak mówię, dużo lepsze krycie ma podkład aplikowany pędzlem. I dobra, rozprowadzam już resztę podkładu, przyciągam delikatnie w stronę szyi, żeby wyrównać gdzieś ten koloryt, czoło. No dobra, powiem Wam tak, podkład nałożyłam i widzę, że no, bardzo mi się podoba efekt na twarzy, jak on wygląda, bo on w ogóle nie jest widoczny na twarzy. Tutaj resztę sobie może rozprowadzę po powiekach, bo mam takie... Źle wygląda moja skóra, jak nie jest opalona. Bardzo mi się podoba. Faktycznie zakrył takie lekkie zaczerwienienia. Można to krycie faktycznie budować. I nawet przy tym, jak budujemy to krycie i dokładamy tego podkładu, to on nie robi się za ciężki i faktycznie ładnie wygląda. Więc dobra, podkład póki co odkładam, bierzemy się za korektor. Dobra, jedziemy z korektorem. Korektor Art Scenic, on mi się sprawdza naprawdę świetnie. Ja wracam już do tego korektora od dobrych kilku lat, bo ten korektor już jest no dłuższy czas na rynku i powiem Wam, że naprawdę jak dla mnie to jest jeden z takich lepszych, tańszych, drogeryjnych korektorów, które mają bardzo fajne krycie. I jego też możecie często dostać na przykład w Biedronce, ale nie wiem czemu, zauważyłam, że w Biedronce całkowicie te formuły tych kosmetyków są inne. Natomiast polecam Wam Art Scenic, naprawdę jest bardzo fajny korektor, ma ładne krycie, nie wchodzi w zmarszczki, ja go bardzo lubię. Także rozprowadzam sobie ten korektor tu gąbką pod oczy. Mam tutaj puder taki w kamieniu z Eveline, ale chcę użyć pudru, który tak samo dobrze znam i który wiem, że będzie fajnie się trzymał i fajnie utrwala mój każdy podkład. Także dzisiaj używam kosmetyków takie, które są mi sprawdzone i zobaczymy, jak będą się sprawdzały po prostu z tym podkładem z Eveline. I jest to puder marki Deborah Dress Me Perfect Loose Powder. Przepiękny puder, który naprawdę jest świetnie zmielony, bardzo miałki, leciutki, naprawdę bardzo fajnie utrwala makijaż i ja ten puder zawsze wklepuję sobie gąbką. Także Wam, dziewczyny, serdecznie polecam ten puder, jeżeli szukacie lekkiego, takiego super zmielonego pudru, który będzie Wam fajnie utrwalał i utrwalał makijaż, przy czym nie będzie wyglądał tak na taki mega pudrowy. Bardzo chciałam się spokusić na ten puder z Manhattanu, o ile się nie mylę, tak? Manhattan?
czy Maybelline. Na tej promocji w Rossmanie niestety nie mogłam go nigdzie dorwać, ale to nic, bo jeszcze na pewno sobie gdzieś go dorwę poza promocją chyba. No i zobaczymy. No dobra, ja sobie tutaj wklepuję puder. Utrwaliłam sobie makijaż, przypudrowałam sobie go tym właśnie pudrem sypkim. Uwielbiam go ogólnie jeszcze też za zapach, ten puder, także jak go jeszcze nie znałyście, nie miałyście, to próbujcie, dziewczyny. No dobra, puder sobie nałożyłam, zaaplikowałam, podkład w dalszym ciągu wygląda fajnie, aczkolwiek widzę, że mi się tutaj wszystko zebrało na powiekach, bo za dużo widocznie tutaj już się tego wszystkiego tu nałożyło. Także ja sobie teraz poza kamerą zrobię brwi i za chwileczkę wrócimy już do makijażu oka. Dobra dziewczyny, jedziemy dalej z makijażem, nakładać będziemy cienie. Ja brwi sobie już zrobiłam przy użyciu mojej ulubionej pomady, więc tym razem nic z Eveline. I jedziemy z tą paletką. Ogólnie na internetach bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tej paletki i tych cieni. Także zobaczymy. Mamy tutaj ile cieni? 4, 8, 12. 12 cieni. Wet and Dry Eyeshadow. Tutaj mamy napisane, że te cienie, które są tutaj w środku, można nakładać na sucho i na mokro. W zależności od tego, jaki chcemy efekt. Czekajcie, ja tu sobie otworzę tą paletkę. Wow, ciężko się otwiera. Paletka wygląda w ten oto sposób. Kolory ciepłe, kolory, które ja bardzo lubię. Zabezpieczenie i pacynka zakończona z jednej strony takim aplikatorem pacynkowym, a z drugiej strony jakimś takim pędzelkiem płaskim, syntetycznym. I ten syntetyczny pędzelek tutaj będzie fajnie się sprawdzał do aplikacji szminek, dziewczyny. Do cieni na pewno nie. Ja nie lubię takich pacynek do cieni. Ale ten tutaj zostawcie sobie i jako pędzelek do ust na pomadkę. Super sprawa. Dobra, mamy tutaj cienie. Tak wygląda moja paletka i powiem Wam, że kolorki są totalnie moje i jestem ciekawa, jak będzie z ich aplikacją. Aha, a jeszcze wcześniej użyjemy tej bazy. Właśnie, czyli baza. Baza All Day Ideal Stay 24 Hour. Czyli mamy tutaj bazę 8 w jednym, jak to wspomniała i zauważyła moja koleżanka, dobra Asia. Faktycznie marka Eveline ma dużo kosmetyków. 8 w jednym, 6 w jednym, 3 w jednym. I czy to wszystko tak faktycznie działa? 8 w jednym. Czyli mamy tutaj bazę i tutaj nam producent zapewnia tak. Przedłużenie trwałości makijażu, wzmacnia intensywność cieni, odżywia, nawilża, ujędrnia, napina, regeneruje, wygładza zmarszczki, zapobiega powstawaniu nowych. No dobra, okej. I tak sobie pomyślałam, że tą bazę nałożę sobie tylko na jedno oko. Nałożymy na lewe oko. Na prawe po prostu zostawię to, co miałam wcześniej, czyli korektor i tak dalej, i tak dalej. Także no powiem Wam, że jestem ciekawa faktycznie, czy ta baza będzie przedłużać w jakikolwiek sposób trwałość makijażu oka. Taka wykręcana, najzwyklejsza w świecie taka końcóweczka i jeżeli chodzi o kolor, to baza ma kolor taki mega delikatnie różowy. Także ja sobie tutaj tą bazę nałożę na powiekę, wklepiemy palcem. Widzę, że faktycznie baza, jeżeli chodzi o bazę, to ma bardzo fajny pigment i faktycznie kryje. Ja tą bazę, w ogóle bardzo fajna i przyjemna w takiej jakby konsystencji, bardzo fajnie, ani nie jest silikonowa, ani nie jest za sucha i może faktycznie coś tutaj fajnego robić. Nakładam tą bazę pod sam łuk brwiowy, też nie za dużo, żeby później mi się to wszystko nie zrolowało, także słuchajcie, no okej. Nałożyłam bazę, delikatnie faktycznie kolor jest mocniej wyrównany, bo ona ma kolorek i teraz muszę sobie to po prostu przypudrować i tą bazę będę pudrować tym cieniem, po prostu nakładać już jak leci to samo wszystko, nałożę sobie ten najjaśniejszy cień, żółty, o tutaj. Ładnie się na pędzel nabiera i nałożę, wklepię pod sam łuk brwiowy. No i jedziemy. To samo będę robić z drugim okiem. Czyli na samym początku leci ten żółty cień, taki najjaśniejszy. Co prawda nie widzę jakoś za specjalnie, aby on tu miał jakiś kolor. O, teraz może lepiej. Teraz idzie lepiej. Dobra. Jak już wklepałam, to teraz sobie troszkę wetrę.
Kiedy mam już przypudrowane, sięgnę sobie teraz po pędzelek taki bardziej precyzyjny i będę zaznaczać załamanie. Mam tu akurat jakiś pędzelek marki Loveto P44. Słuchajcie, lecę z pędzelkami tak, jak mi się po prostu nawija. I na sam początek sięgnę sobie po ten tutaj cień. O ten tutaj. To jest taka ciepła czekolada. Też matowy cień. Jeżeli chodzi o ogólnie te cienie, to widzę, że tak. Ten cień 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jest matowe. To są cienie matowe. Te 4 są tutaj takie właśnie wet and dry, czyli możemy je nakładać na sucho i na mokro. Takie satynowo-foliowe. I ten cień tutaj, widzę, że ten cień tu jest bardzo delikatnie satynowy. Także tak by to wyglądało. Dobra, biorę ten mat, ten taki kawowy jakby, ciepła czekolada, taka fajna, mleczna. Strzepuję nadmiar i zaznaczam załamanie. No widać ten kolorek, bardzo fajnie, naturalnie. Pracuję sobie tu w załamaniu, zarówno na jednej i na drugiej powiece. Nie wiem, czy faktycznie jakaś różnica tutaj będzie w użyciu, jak używałam właśnie bazę i tu bazę, a tu nie mam bazy. Nie wiem, czy będzie jakaś różnica, no ale zobaczymy. No ładnie, podkreśla się ładnie załamanie. Na dół rozpylam sobie jeszcze tego brązu, jak już mi zostanie mniej na pędzelku. Ale mam ochotę na ten czerwień tutaj, także to będzie raczej takie mocniejsze. Dobra, kiedy zaznaczyłam już sobie bardzo delikatnie załamanie, widzę, że to załamanie jest mega delikatne, mega naturalne, to sięgnę sobie po ten tutaj ciemniejszy brąz. To jest też taka czekolada wpadająca już w taki burgund gdzieś brudny. W zewnętrznym kąciku sobie jeszcze tutaj pogłębię to załamanie. Myślę, że to jest paleta cieni dla większości z nas, z Was. Z tej racji, że wiem, jak maluję klientki, rozmawiając z dziewczynami, dużo dziewczyn sięga po mega neutralne brązy, neutralne kolorki i to jest po prostu świetne, świetne rozwiązanie w takiej kolorystyce palety. Ciutkę sobie przyciemniłam zewnętrzny kącik i widzę, że faktycznie to lekko się przyciemniło. Tutaj moje włosy nie współgrają już ze mną, bo już oklapły, no ale tak niestety jest. No i dobra, teraz sięgnę sobie po ten czerwień, bo chciałabym właśnie użyć tej czerwieni troszeczkę i wiecie co zrobię? Wezmę sobie taki pędzelek, a może nawet ten sam, pewnie, że ten sam, także jednym pędzlem makijaż. Ten czerwień tutaj, to jest taki cyglasty bardziej kolor, naprawdę bardzo ładny. To są moje kolory, uwielbiam takie kolory, ale podejrzewam, że teraz tutaj trochę pojedziemy z hardkorem. Boję się go dotknąć do powieki, bo widzę, że jest mega mocno napigmentowany. I tak wklepuję go tylko w powiekę, ruchomo tutaj ogólnie i faktycznie ten pigment możecie zobaczyć, że jest. Ale ja sobie jeszcze to rozblenduję, żeby to było delikatniejsze i powiem Wam, że no, pigmentacja tych cieni nawet jest ok, bardzo ładne. Ja nie wiem, ja się w ogóle w czerwieni na powiekach nie boję, dziewczyny. Pozostałość na dolną powiekę. Zobaczcie, jaka czerwień wyszła. No po prostu fajna ta paletka, nie jest zła. Sięgam po pędzelek czysty. Tu mam, o Jezus, on nie jest czysty, Kaśka, on jest ufaćkany wcześniej. Dobra, to biorę czysty pędzelek, tutaj mam ten mój ulubiony z AliExpress z kryształkami. I czystym pędzelkiem jeszcze sobie, popatrzcie, to wszystko rozblenduję. Straciło mi się sporo na pigmentacji, bo dużo zostało na pędzelku, ale to nic, bo mi się ten pigment i tak zostaje na powiece. Zrobiła się mega fajna mgiełka, smuga. I ten efekt i tak mi się podoba. I teraz jeszcze chciałabym spróbować te cienie tutaj, takie, które nakładamy na mokro i na sucho. Nie wiem, który. O, może ten, tak. No, ten cień tutaj, słuchajcie, on opalizuje na taki duochrom. W zależności od tego, jak słońce pada, jak pada Wam światło, widzimy i złoto, i róż, czerwień, no po prostu ładny kolor. Bardzo ładny, tak, dobra. I ten cień będę wklepywać palcem, tak po prostu na sucho. Środek powieki, przepiękny odcień. Podejrzewam, że jak będę chciała, aby ten cień jeszcze był bardziej intensywny,
wklepany na mokro, to już będzie całkiem sztos, ale dzisiaj ja i tak sobie to rozpylę i tak po prostu będę to miała. A mocniejszy makijaż jeszcze się na pewno pojawi z tą paletką. Cienie się nigdzie nie zbierają, bardzo ładnie wyglądają. Na razie póki co nie widzę żadnej różnicy, jeżeli chodzi o to oko, gdzie jest baza, a gdzie nie ma bazy. Dobra, dziewczyny, paletka bardzo fajna. Powiem Wam, że ta pigmentacja tych cieni jest naprawdę świetna, zobaczcie. Bardzo ładne. I powiem Wam, że bardzo mi się podobają te cienie, które mamy niby na mokro nakładać. One są tak pięknie foliowe. Krycie mają te cienie, te tutaj, o, te co niby nakładamy na mokro też. Krycie mają naprawdę świetne, bo czasami takie cienie brokatowe, sypkie mają to do siebie, że mają ten brokat, mają ten połysk, ale nie mają tego krycia. A tutaj faktycznie jest ok. Dobra, dziewczyny, ja sobie dokleję rzęsy i kończymy makijaż. Dobra, dokleiłam sobie rzęsy z powrotem. Doszły do mnie moje ukochane rzęsy z AliExpress, które niejednokrotnie Wam polecałam. Model D21, linka Wam zostawię na dole, jakbyście chciały. Dawno nie miałam rzęs doklejanych. I ogólnie wyglądam blado, więc przechodzimy do konturowania, słuchajcie. Użyję sobie, tak jak mówiłam, tej paletki, także jestem ciekawa, czy ona mi tutaj coś pomoże. I trzeba wrócić do opalania samoopalaczami. Także mamy tutaj paletę Contour Sensation 3 w jednym, czyli bronzer, highlighter i blusher, bronz, róż i rozświetlacz. Pędzelek marki Nanshi, ten ścięty taki, uwielbiam go do konturowania. No i zobaczymy, jak będzie ten bronzer się sprawdzał. Bronzer widzę, że jest totalnie matowy, ale ma chyba takie lekko wykończenie jakby satynowe. Aczkolwiek mogę się mylić. Nie, jest taki ładny, zdrowy. No i zobaczymy. Jedziemy z koksem. Bardzo dużo się na pędzel nabiera. Trzeba wstrzepać chyba. I jedziemy z konturowaniem. To znaczy tak, ja jeżeli chodzi o kontur, to raczej konturu sobie nie strzelę jakiegoś mega mocnego. Raczej postawię na takie mega naturalne, lekkie ocieplenie. Zobaczymy. No, bardzo subtelny, naprawdę bardzo subtelny. Czasem bywa tak, że przy takim właśnie aplikowaniu bronzera, konturowaniu, ocieplaniu, bronzer robi się taki lekko pomarańczowy. Tutaj widzę, że on jest mega neutralny, bardzo subtelny, bardzo delikatny. Jak dla mnie mógłby być mocniej napigmentowany i taki mocniej widoczny, ale wiem, że duża ilość dziewczyn szuka takich mega neutralnych, lekkich produktów do konturowania. To jeżeli chodzi o to trio, bronzer mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie zaraz z różem. Nie podoba mi się za bardzo ten rozświetlacz tutaj w tym trio. Kompletnie jest taka różowa, tandetna perła. Dobra, jadę z drugiej strony. Podoba mi się ten efekt. Mega neutralny, delikatny. Do takiego lekkiego właśnie makijażu przydymionego widzę, że będzie spoko. Teraz jak już się tak ciepło robi, dziewczyny, na dworze i robicie sobie makijaż przy tym, konturując, ocieplając i tak dalej, pamiętajcie, żeby bronzer przepuścić dalej niżej na szyję i nawet delikatnie tak na obojczyki. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko później się odznacza, jak tego nie zrobicie. No chyba, że macie mega idealną skórę ciała, bez przybarwień i tak dalej. No ale okej, dobra. Bronzer mi się podoba, podoba mi się ten efekt. Jest naprawdę bardzo neutralny, bardzo delikatny, a ja ostatnimi czasy raczej właśnie preferuję takie bardziej ocieplanie niż konturowanie, więc tyle starczy mi. Jedziemy teraz z różem w tej paletce. I tak, jeżeli chodzi o róż, on tutaj jest taki trochę cukierkowy, powiedziałabym. No, taki lekko cukierkowy. Zobaczymy. Biorę sobie pędzelek. Ten Hulu P20. Co prawda on jest ścięty, ale tutaj mam... Muszę wyprać pędzle. Dobra, jedziemy z tym różem. No, jestem ciekawa. Biorę na pędzel. Ładnie się nabrał. I zobaczymy, jak będzie... No, taki cukierkowy trochę właśnie. Powiem Wam, że taki trochę cukierkowy. Ale taki w miarę stonowany ten odcień jest, tak mi się wydaje. No, wiecie co, to nie jest mój odcień różu. Ja za bardzo takich
cukierkowych róż nie lubię, ale do tego makijażu taki w sumie letni róż. Mogłabym powiedzieć, że to jest taki letni róż. On jest taki soczysty jakby. Fajny. Dobra, nie, okej. Okay. Jak jest dobrze nałożony, no to jest okej. Okay. Dobra, będzie. Natomiast boję się tego rozświetlacza tutaj użyć, słuchajcie, bo ten rozświetlacz tutaj to jest, widzicie, taka perła dosłownie. O, patrzcie, to jest perła. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Spróbuję, dobra, wezmę sobie, w ogóle jest mega mocno napigmentowany ten rozświetlacz, więc nie chciałabym sobie tutaj tak zepsuć, bo tutaj ten mój bronzer, konturowanie, ocieplanie róży jest mega subtelne, delikatne. A jak ja strzelę sobie jakiś mega mocno napigmentowany rozświetlacz, to boję się, że sobie to tylko spierniczę. Ale dobra, próbujemy. Pędzelek na szlifan do rozświetlacza, wachlarzykowy taki. Coś mi się tu kleju przykleiło, oczywiście. No i zobaczymy. Ze strachem lekkim, ale okej. Okay. Dobra. Nie, to nie będzie to. Słuchajcie, mi się to nie podoba. Widać tutaj takie drobinki. To może ładnie wyglądać na rozświetlanie właśnie ramiona i tak dalej, ale mi się to jako rozświetlacz nie widzi. Także słuchajcie, nie. Także ja sobie to odłożę i jako rozświetlacz użyjemy coś delikatniejszego, subtelniejszego. Podejrzewam, że to też będzie za mocne na rozświetlacz. Dobra, użyję rozświetlacza z Liren. Tutaj mam ten taki mega neutralny, bardzo delikatny. To mi się właśnie podoba. Tyle. Także paletka sama w sobie ta jest ok, bo widzę, że bronzer i róż jest naprawdę bardzo taki delikatny, subtelny. No, chyba to wchodzi tam. Ale rozświetlacz w tej paletce mi się nie podoba. Tutaj mam fajną maskarę i powiem Wam, że przed chwileczką tą maskarą tuszowałam sobie od spodu moje rzęsy i powiem Wam, że patrzcie, jaka dziwna szczoteczka, ale ona może naprawdę bardzo ładnie podkreślać, wydłużać i podkręcać rzęsy. Tak się prezentuje ta szczoteczka. Ona jest, widzicie, wygięta, ale ona jest tak jakby płaska. Patrzcie. I ona faktycznie, to jest silikonowa szczoteczka i świetnie może podkreślać rzęsy. Także nie mam okazji tego w tym momencie sprawdzić, ale sprawdzę to na pewno innym razem. A teraz sobie tylko dolne rzęsy wytuszuję, ale na sam koniec właśnie, zanim jeszcze nałożę pomadkę, utrwalę sobie tą mgiełką utrwalającą makijaż właśnie z Eveline. Zabiorę sobie tu trochę włosy. O, pierwsza kropla. O, dobra, leci fajna mgiełka. Wow, mokro, ale ma bardzo przyjemny zapach, powiem Wam. No, wystarczą dwie takie psiknięcia i ona naprawdę daje... O Jezus, cała tu mokra jestem. Tak na, wiecie, na całą twarz właśnie to utrwalenie. Bardzo przyjemnie pachnie i faktycznie się klei, bo tutaj mi się teraz wszystko klei, słuchajcie. No, może faktycznie utrwalać makijaż, także powiem Wam, że jestem ciekawa. Nie ma, tak jak na przykład w przypadku mgiełki z Bielendy i z Liren, nie ma tego efektu takiego klejenia, a tutaj czuję po dłoni i tu, jak mi psikło, że się klei, więc podejrzewam, że może faktycznie fajnie utrwalać. Dobra, jedziemy z pomadką. Mam ogromny dylemat, bo popatrzcie, mam tutaj tyle odcieni, także sięgnę po chyba coś takiego neutralnego, pierwszego, lepszego. Może to. Co tutaj mamy? Oh My Lips. Mamy tutaj kredkę i pomadkę. Ja wybrałam odcień Sweet Lips. Matka raczej... Dobra, otworzę sobie tutaj jeszcze tą kredkę, żeby później zobaczyć w razie czego, jak faktycznie jest dobór odpowiedniej kredki do odpowiedniego pomadki, nie? To, co mi się tylko podoba w tych kredkach, to to, że te kredki, słuchajcie, mają temperówkę. Dobra, mam tu kredkę i mam tutaj pomadkę. Kredka wygląda tak. Oczywiście już złamałam, bo przecież... Kredka, taki nudziak i pomadka. Zobaczymy tylko, jak kolorystycznie to się... O, bardzo ładnie się nawet dobrało, powiem Wam. Kredka jest ciutkę ciemniejsza, ale odcień mi się podoba. Dobra, dobra. Pomadkę nałożyłam. Bardzo mi się podoba ten odcień. Jest faktycznie taki zbliżony trochę do tego makijażu oka, bo jest taki lekko brzoskwiniowy. Faktycznie...
zastygło ładnie. Na samym początku, jak nakładałam tą pomadkę, to ten pigment nie był taki za genialny, ale widzę, że jak rozprowadziło, to ładnie wyglądało. Teraz ciutkę sobie obrysuję tą kredką i wiecie, co Wam powiem? Jeśli te wszystkie kredki, konturówki będą o takie pół tonu dosłownie ciemniejsze od pomadek, to jest dobrze. Dlaczego? Dlatego, że jak macie obrysowane usta jakimś naprawdę pół tonu ciemniejszym kolorem od pomadki, to usta optycznie wydają się większe. Także mi to nie przeszkadza, dla mnie to jest plus. Zrobione. Widzę, że mi bateria padać będzie zaraz, także dziewczyny, ja się już będę powoli z Wami żegnać. Mam nadzieję, że jeszcze tylko zdążę Wam to pokazać. Użyjemy sobie light, w odcieniu light, tego rozświetlacza właśnie w płynie. Spróbuję sobie rozświetlić tutaj ramiona. Mamy tutaj taką buteleczkę. Aha, dobra, pamiętam, to jest pędzelek. I będę to nakładać gąbką. Gąbka zwilżona. Także mamy tutaj, o, coś takiego, jak sobie zrobię, żeby szybciej to było, ale to daje naprawdę bardzo ładne rozświetlenie, obojczyki, dekolt. Widzę, że tu się bardzo ładnie taki glow zrobił, także dziewczyny, lato się zbliża wielkimi krokami, coraz cieplej się robi. Zaopatrzcie się w takie płynne rozświetlacze, bo przepięknie wyglądają na ciele, a dodatkowo taki produkt możecie też mieszać z Waszym ulubionym balsamem do ciała. Ale o tym ja mam zamiar zrobić osobny filmik. W zależności od tego, jaki chcecie mocny, intensywny efekt tego glow, to sobie dokładacie. Ale mi się podoba. Mega zdrowo. I co prawda myślę, że tutaj śmiało mogłabym ten rozświetlacz nałożyć jeszcze na szczyty kości tutaj jarzmowych. Utworzy mi się taki mega efekt glow. Dobra, laseczki, kończę. Bardzo fajny produkt. O takich rozświetlaczach płynnych na pewno jeszcze na moim kanale będzie jakiś filmik. Także słuchajcie, makijaż skończyłam. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Piszcie w komentarzu, czy znacie któryś z tych kosmetyków Eveline. Jeżeli tak, łapka w górę, komentujcie, lajkujcie. No i zobaczymy. Podsumowując, podkład w dalszym ciągu wygląda bardzo ładnie. Nic mi się tutaj nie zebrało, nie... Jestem zadowolona. Zobaczymy, jak będzie to się miało w ciągu kilku następnych godzin. Na pewno gdzieś tam w kolejnych moich filmach pojawi się opinia na temat używania tego podkładu. Ale jeżeli chodzi o takie teraz szybkie podsumowanie, to z podkładu póki co jestem bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o te cienie, to te cienie naprawdę mi się bardzo, bardzo podobają. Pigment jest super, mi się podoba. To jest, w ogóle jestem w szoku, że marka Eveline wypuściła taką fajną paletkę. Bo śledzę i obserwuję Eveline już od długiego czasu. Myślę, że to są kosmetyki, z którymi jestem związana w jakimś tam stopniu przez ładnych kilkanaście lat. Także bardzo, bardzo mi się podoba ta paletka. A ten cień, który tu nakładałam na środek powiek, jest po prostu przepiękny. Mieszane uczucia słyszałam co do tych pomadek Oh My Lips. Także ja jestem sama ciekawa, czy faktycznie one okażą się takim lekkim bublem. Ale o tych pomadkach ogólnie osobny będzie filmik, ten odcinek mi się podoba. Jeżeli chodzi o tą paletkę, to bronzer róż, tak? Ale rozświetlacz nie, to już jest taka chamska perła. No niestety, Eveline, poprawcie ten rozświetlacz. No ale kto co lubi. Dobra, ja uciekam, widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć.